Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Witam serdecznie panią redaktor, witam również naszych słuchaczy. Panie marszałku, zaczniemy od sondażu dla Rzeczpospolitej. On został opublikowany. Według tego sondażu było tam takie zadane pytanie, czy opozycja jest gotowa, by przejąć rządy w Polsce. No i okazuje się, że nie. Pani redaktor, no opozycja nie może na razie dogadać się ze sobą, czy pójść na marsz, czy nie pójść na marsz, czy iść w ogóle do wyborów razem, czy osobno, a jeśli osobno, to z kim, kto. Więc jak możemy mówić, pani redaktor, o rządzeniu krajem, który jest nieskończenie bardziej skomplikowany, bardziej od tego, że do tych spraw, które dzisiaj mają do załatwienia między sobą. Od tego właśnie, jak się dogadać i czy się dogadać. A kiedy się rządzi krajem, to jest wiele sytuacji trudnych, kryzysowych, gdzie trzeba szybko podejmować decyzje i nie ma czasu, czy ten się lubi z tamtym, czy ten się nie lubi, czy też nie może rozmawiać, bo akurat jest dzisiaj obrażony. No, tak, do tego się to dzisiaj sprowadza. No, tragedią byłoby, gdyby, nie daj Boże, doszło do zmiany władzy przez i objęłaby władzę dzisiejsza opozycja, bo to naprawdę, kiedy jest dobrze i sprawy idą właściwie same swoim tokiem, no to każda władza potrafi rządzić. Kiedy jest choć troszeczkę trudniej, kiedy są jakieś kryzysy, no to już naprawdę potrzeba sprawnego zarządzania, sprawnego państwa i tu mam obawy ogromne, że nasi dzisiejsi oponenci dużo potrafią gardłować w trakcie kampanii, ale niestety nie potrafią sprawnie zarządzać strukturami władzy. Także no, mam nadzieję, że to jednak nie dojdzie do takiej sytuacji, kiedy by w najbliższych wyborach opozycja dzisiejsza przejęła władzę. To jest to oczywiście też, ten sondaż daje taką nadzieję, bo oczywiście on mówi, że ewentualna, potencjalna koalicja PiS-u nie miałaby, tam się mówi o 3 brakujących mandatach, ale pani redaktor, po pierwsze mówimy o ewentualnej 3 kadencji, gdzie rządziłoby Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy w Polsce jeszcze nie było takiej sytuacji po 1989 roku, żeby ktokolwiek miał szansę objęcia władzy po raz trzeci. I to jeszcze dzisiaj mówimy o partii, która jest liderem tych wszystkich właściwie sondaży, które są robione. A więc no to jest niesamowita sytuacja, kiedy po bardzo trudnej, zwłaszcza ostatniej, ale wcześniejsze też nie była prosta, kadencji, kiedy mnóstwo było kryzysów związanych z pandemią, wojną, uchodźcami, również z granicą z Białorusią, energetyczny. No, każdy ma oczywiście jakiś kryzys, wie, w którym momencie sam osobiście dotknął go ten kryzys. No to po takim okresie niezwykle trudnym być liderem wszelkich sondaży, naprawdę to jest niezwykle docenienie ze strony społeczeństwa tej trudnej walki z wszystkimi przeciwnościami, które pojawiły się na drodze rządu, na drodze również Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest bardzo dobra recenzja i również bardzo dobry prognostyk do tego, żeby na pół roku przed wyborami wejść w taką kampanię przedstawiającą, co zamierzamy i co chcemy zrobić, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że gdy Prawo i Sprawiedliwość obiecywało wyborcom, że wprowadzi jakieś udogodnienia, czy też jakieś reformy, no to generalnie można powiedzieć, że to się działo. Proste przykłady, oczywiście sztandarowe, 500+, ale i również inne, 13, 14, emerytura, 300+, różne udogodnienia, zarówno dla dzieci, 6-latki, mówimy tutaj, pamiętamy może jeszcze tą sytuację, kiedy Donald Tusk bardzo dopinał tego, by poszły do szkół. Myśmy to odwrócili, również wiek emerytalny, 67, no to wszystko właśnie było. Panie marszałku, bo tutaj doszło do pewnego rodzaju
tak jak mówi Piotr Ikonowicz, to jest taki prawnik, który pomaga osobom... Dość słynny. Tak, które tej pomocy potrzebują, niekoniecznie mają pieniądze, że on powiedział coś takiego, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło rewolucję, bo PiS obiecał i dotrzymał słowa, a my mieliśmy taką tradycję, że w czasie kampanii politycy obiecywali, a po wyborach zapominali. Do tej pory tak właśnie było. No to jest bardzo proste, panie redaktor. No, oczywistym że jest, że jeżeli się idzie do kampanii, trudno jest społeczeństwu powiedzieć, czy to, co dana partia, dany polityk mówi, to jest do spełnienia, czy nie. No, nie ma takich analiz wówczas ekonomicznych, jakichś społecznych, ale generalnie politycy badają nastroje społeczne i jeśli w społeczeństwie jest przekonanie, że to byłoby dobre, no to polityk o tym mówi. Ale to, że mówi, to nie oznacza, że tak naprawdę już na etapie nawet mówienia chciałby to spełnić. Niestety takie myślenie dominowało głównie do tej pory we wcześniejszych kadencjach wśród polityków głównie Platformy, ale oczywiście i PSL-u, i SLD, idąc jeszcze dalej. I wówczas obiecywano, i taki schemat rzeczywiście się pojawił. I nawet społeczeństwo się traktowało to, a mówią, na pewno nie zrobią. Przyjdą do władzy i to się wszystko rozpłynie, zapomną i jakby nic już nie będzie można ich nawet z tego rozliczyć. No i nagle rok 2015 przychodzi do władzy Prawo i Sprawiedliwość, które obiecuje wcześniej właśnie te wszystkie udogodnienia, o których wcześniej mówiłem, a w niektórych przypadkach wycofanie się z reform. Tak, jeszcze trzeba przypomnieć, bo Ikonowicz właśnie też to przypomniał, że minimalna stawka godzinowa obniżono wiek emerytalny. To prawda. Bo to właśnie, były hasła Prawa i Sprawiedliwości. To PiS obiecywał. Dokładnie, to wszystko tak zadziało się w sumie w krótkim czasie. No, 8-letnie rządy Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza ta pierwsza kadencja, natychmiastowe wycofanie się z tych kilku takich niepopularnych, bardzo kontrowersyjnych rzeczy, wprowadzenie wyższej stawki godzinowej, ale przede wszystkim to, na co wszyscy czekali. No, nikt nie spodziewał się nawet po tych rządach Platformy, że politycy tak szybko przystąpią do realizacji swojego programu. I już 15 rok, pamiętamy wybory, październik, listopad, powstawanie rządu, a już w 16 roku wprowadzenie programu 500+, gdzie słyszeliśmy przecież dopiero wcześniej od ministra finansów byłego, tych pieniędzy nie ma i nie będzie. No to proszę państwa, albo te pieniądze są, albo nie. Albo potrafimy ukrócić mafie VAT-owskie, karuzele różne, które tak naprawdę napędzały pieniądze dla różnych mafii. No i w ten sposób, jeśli ukrócimy to są pieniądze dla mieszkańców na różnego rodzaju programy. No albo niestety, gdyby nie daj Boże wygrała jednak dzisiejsza opozycja, to znowuż możemy wrócić do takiej sytuacji, że dla społeczeństwa, dla różnego rodzaju programów, czy to rodzinnych, czy to socjalnych, no pieniędzy nie ma i nie będzie. I to będzie dopiero dramat. Dlatego dzisiaj stoimy właśnie przed takim zapytaniem, przed tymi najbliższymi wyborami. Jakiej Polski oczekujemy? Czy takiej, która będzie dla tak zwanych elit wszelkie udogodnienia tworzyła? Czy też dla takich ludzi, którzy albo źle się mają, albo też dla całości społeczeństwa są skierowane te programy, bo to jest właśnie wybór między Platformą, która zawsze doceniała tylko te elity, a PiS-em, który działa prospołecznie. Oczywiście można tutaj wytykać różne błędy PiS-owi, natomiast no, nie było jeszcze takiej sytuacji, kiedy tak wiele prospołecznych programów dla wszystkich było zrealizowanych i nie ma też takiej partii, która nie popełniałaby błędów. No ale błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. No, wydaje się, można powiedzieć, że Platforma wcześniej ten sposób myślała, że i tak robiła. Polacy to widzą i doceniają, bo PiS jest, patrząc nawet na te sondaże, jest w lepszej kondycji dziś niż ktoś by się spodziewał, a opozycja w złej niż ktoś by się spodziewał. To są słowa ekspertów. Jakby pan to skomentował? Dlaczego? Właśnie dlatego, że potrafimy przekonać społeczeństwo, że to, co robimy, to jest z myślą
o właśnie szeroko rozumianym społeczeństwie. Nie patrzymy tylko na grupki takie może decydujące, czy też liderów opinii, których wcześniej po prostu wystarczyło, żeby te grupki były lepiej docenione, czy to finansowo, czy też prawnie, czy też w jakiś inny sposób. I jakby to wystarczyłoby kreować opinię pozytywną o rządzących. Mówię tutaj zwłaszcza o Platformie, ale i o PSL-u. No, to się zmieniło po 15 roku i PiS nie idzie na łatwiznę. To są bardzo trudne decyzje, to są bardzo trudne też wydatki, które trzeba po prostu znaleźć w budżecie, poprzesuwać tak oraz wykreować dochody budżetu w taki sposób, by te pieniądze wystarczyły na te wszystkie programy. Nie jest to łatwe, ale to jest właśnie zadanie dla odpowiedzialnych, przede wszystkim odpowiedzialnych rządzących na rzecz całości polskiego społeczeństwa i polskiego państwa. Myślę, że to jest odpowiedź głównie na te tezy, dlaczego tak jest, że ten PiS jest na pierwszym miejscu. I myślę, że to tak będzie, bo ludzie naprawdę mają dosyć tłumaczenia, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Po prostu odpowiedź krótka i na temat, i róbcie co chcecie, wasza wina, weźcie kredyt, nie wiem. To jest odpowiedź, którą słyszeliśmy, panie redaktor, za czasów słusznie minionych, od polityków Platformy. I to jest, mam nadzieję, już to se nie wraci. To mam nadzieję, że już nie będzie takiej sytuacji, kiedy będzie kryzys. No i radźcie sobie sami, drogie społeczeństwo. My nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Tak myślano wcześniej. No więc dzisiaj mamy, jeśli jest kryzys, czy to jest węglowy ostatni, mówimy, jest pomoc ze strony państwa, są natychmiast pomysły zgłaszane, jak zaradzić w jak najszybszym tempie. Tak jak powiedziałem, nie ma takiej możliwości, by ktoś nie robił błędów. Aczkolwiek no, błędy, pomimo tego, że mogą się zdarzać, to trzeba niestety wybaczyć, natomiast to, że należy również docenić to, że rządzący jak najbardziej starają się natychmiast zaradzić trudnościom, które się nagle pojawiły. Przeważnie nie z winy rządu, tylko jednak z jakichś obiektywnych, zewnętrznych przyczyn, bądź oczywiście wykreowane czasami są medialnie przez opozycję. Panie marszałku, jest obywatelski projekt Chrońmy Dzieci. Zbierane są podpisy. To jest ochrona dzieci i wsparcie rodziców. Co to jest za projekt? To jest też dość kontrowersyjna sprawa, bo powoli jako rodzice przestajemy mieć, czy przestawaliśmy mieć wpływ na to, jakie treści w szkołach są przekazywane naszym dzieciom. Jeśli to były treści, które były przekazywane przez nauczycieli wykwalifikowanych, oczywiście tutaj jest program, który jest zatwierdzany przez państwo i nikt nie z nas nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast do szkół trafiały różne organizacje, co do których nie do końca wiadomo było, jak je traktować. Oczywiście nie było też prawnego zakazu, aby one wchodziły do szkół. I tutaj chcemy, aby ten projekt uniemożliwiał promowanie zagadnień związanych z seksualnością dzieci przez właśnie tego typu organizacje. Kiedy mówimy o nauczycielach wykwalifikowanych w danym kierunku, którzy nawet by tą kwestią się zajmowali, to nie ma tutaj problemu. Natomiast nie ma zgody na to, by do szkół trafiały niezweryfikowane programy, niezweryfikowane przez nikogo treści. I ta ustawa właśnie tego dotyczy, by chronić dzieci przed jakimiś bardziej, powiedziałbym, czasami ideologiami, które trafiają do szkół, a nie szkoła jest, zwłaszcza mówimy tutaj o tych szkołach podstawowych, czy też nawet i przedszkolach, do których powinniśmy jednak szczególnie chronić dzieci i treści, które wówczas są przekazywane. Tak, ten projekt zakłada zwiększenie uprawnień rodziców do kontroli nad treściami, które są prezentowane w szkołach podstawowych i przedszkolach. No właśnie tak, to jest właśnie to, bo dziecko jest w tym czasie bardzo bezbronne, chłonie tą wiedzę i kiedy dorosły zwłaszcza, nawet obcy, przekazuje jakąś wiedzę, to przyjmuje to jako oczywistą rzecz i to bezkrytycznie.
Dlatego też myślę, że warto by było, aby właśnie w tak młodym wieku, przedszkole, szkoła podstawowa, aby tam większa kontrola, zwłaszcza rodziców, ale i państwa, była nad tym, jakie treści są przekazywane. Dlatego też jak najbardziej popieram i zachęcam wszystkich, żeby pod tym projektem obywatelskim podpisywali się mieszkańcy. To jest oczywiście projekt obywatelski, musimy zebrać ponad 100 tysięcy podpisów. Myślę, że nie będzie z tym wielkiego problemu, ale myślę, że im więcej będzie zebranych, to będzie pokazywało, jak duże poparcie jest społeczeństwa dla ochrony naszych dzieci. Pamiętajmy, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym będzie żyła później, dlatego też myślę, że to jest warte, by zadbać o nasze dzieci dzisiaj, by później byśmy mogli się cieszyć społeczeństwem, które jest krytyczne, ale które potrafi oceniać samodzielnie, każdy mógł wszelkie informacje docierające, a nie żebyśmy byli zideologizowani już jakby na u początku naszego nauczania. Także warto ten projekt poprzeć. Panie marszałku, mamy koniec pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 5 maja koniec pandemii COVID-19. Jak to teraz będziemy funkcjonować? Pandemia jest to taki stan, który jest ogłaszany przez WHO na całym świecie. W Polsce nie ma pojęcia pandemia jako formalnej strony, jest epidemia bądź stan zagrożenia epidemicznego. I to, że dzisiaj czy 5 marca ogłosiła WHO koniec pandemii, to oczywiście nie oznacza, że nie istnieje zagrożenie cały czas związane z COVID-19. Po prostu już jest powszechnie dostępna szczepionka. Wiele krajów już nawet jest tak wyszczepionych, że już rezygnuje z dotychczasowych zawartych umów, bo już mieszkańcy uważają, że nie potrzeba się szczepić. Natomiast to jest dalej, zagrożenie jest. I w Polsce mamy obecnie zejście ze stanu epidemii w kraju do stanu zagrożenia epidemicznego. Trudno mi jeszcze powiedzieć, jak długo ten stan będzie utrzymywany. Natomiast kilka słów na temat dotychczasowej zachorowalności, statystyki, jaka niestety w tym czasie od 19, a właściwie od 20 roku spowodowało COVID-19. Na całym świecie, proszę Państwa, od początku pandemii zachorowało 687 milionów ludzi, 600 tysięcy. 687 milionów 600 tysięcy przypadków. Wyzdrowiało 660 ponad milionów ludzi. Niestety prawie 7 milionów osób zmarło z powodu infekcji. A więc to są dane przerażające, porażające. I to niestety mieliśmy do czynienia naprawdę z niebezpieczną, bardzo niebezpieczną sytuacją. W Polsce mieliśmy do czynienia z pierwszym pacjentem, tak zwanym zero, 4 marca 2020 roku. Już 16 marca 2020 roku wprowadzony był po raz pierwszy stan zagrożenia epidemicznego. Pamiętamy wszystkie obostrzenia, które miały miejsce w naszym kraju, dość trudne czasami do przyjęcia, no ale też skuteczne, jedyne jakie możliwe były wówczas do zastosowania. W Polsce zachorowało w sumie ponad 6 milionów osób. To wychodzi z robionych testów, które potwierdzone zostały oficjalne. Zmarło ponad 100 tysięcy ludzi w trakcie tych lat. A więc to był naprawdę bardzo, bardzo trudny czas. I oczywiście dzisiaj już pandemia nie jest tematem głównych ani medium, ani rozmów naszych, jak każdy się nie pamięcią do roku 2020-2021, kiedy to był główny temat do rozmów, no to był rzeczywiście bardzo trudny czas, dużo strachu, ale i również obaw o najbliższych. Dzisiaj oczywiście ten temat już zszedł z naszych myśli, naszych rozmów. Niemniej
kiedy przychodzi ten czas, kiedy ta fala, która już wiemy, przychodzi przeważnie wiosną i jesienią, no to jest widoczna cały czas zwiększona ilość zachorowań i dlatego właśnie w tym czasie warto jednak trzymać pewien dystans, dezynfekować ręce, czasami nawet w większym gronie, jeżeli jesteśmy założyć maseczkę. Ja też dostrzegam do dzisiaj częstokroć, zwłaszcza osoby starsze, jeżeli znajdują się w jakimś grupie większej, to cały czas maseczki noszą, zawsze doceniam to, natomiast jeśli już jesteśmy bardzo przeciwni noszeniu na co dzień tej maseczki, to warto w tym czasie jednak założyć, kiedy jesteśmy w większej grupie. To naprawdę jest cały czas poważna choroba i myślę, że nie warto jednak przechodzić jej, zwłaszcza, że niektórzy, znam takie osoby, przechodziły trzeci, czwarty raz chorobę COVID-19. To jest naprawdę choroba bardzo wyniszczająca organizm i to jest naprawdę warto by jednak zastosować te drobne w sumie obostrzenia właśnie w tym czasie zwiększonej zachorowalności, by ustrzec się przed późniejszymi konsekwencjami przejścia tej choroby. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję za uwagę. Życzę dużo słoneczka i ciepełka w końcu. Pozdrawiam serdecznie. Forum Radia Rock Parada.